Hej, cześć, siemanu, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Jestem Cyper9, a to koniecznie z Clash Royale, zwykłego Clash Royale. Już troszkę chyba, wydaje mi się, nie było zwykłego Clash Royale, także dzisiaj lecimy z tematem. Także bez zbędnego przedłużania zapraszam was oczywiście do oglądania. Okej, widzicie, już jesteśmy w samym Royalu. Oczywiście jeszcze na początku zachęcam was do zostawienia łapy w górę, tam na dole macie link, nie, po prostu macie zwykły przycisk zostawienia łapy. No i chciałem powiedzieć co jeszcze o fanpage'u, do którego właśnie chciałem wam pokazać, czy tam jest link, także wbijajcie na fanpage'a i na grupkę. I już nie gadam, już was nie zarzucam gadaniem, także lecimy tutaj z koksem. Na początku chciałbym zacząć od może, no, otwierania, no nie ma tego dużo, bo przyznaję, ostatnio mało grałem w Royala jakoś. Musiałem po prostu zrobić przerwę z dzień, dwa od tej gry, po prostu straciłem trochę ochotę na granie w Royala, także tak mówię, czasem tak mam, to po prostu robię sobie dwa dni przerwy i potem z powrotem napierdzielam z pełną parą. Także jestem już faktycznie po przerwie, także dzisiaj wydaje mi się nawet Clanchesta sobie porobię, bo nas z Clanchestem bida, nie było mnie chwilę, już się zapuścili w Clancheście ludzie. Nie, tak samo z donatami na razie słabo, ale no co, nazbierałem przy okazji kilka kart, które sobie ulepszymy i na pewno poprawimy znacznie wydajność, że tak powiem, naszego deku, skuteczność, nie wydajność, bo zobaczcie, Inferno na 8, co na pewno nam się przyda na Royal Gianty, to już sobie ulepszajmy. Super, ile expa? Halo, halo, 400, nice, bardzo dobrze. I bowler aż na 5 level, słuchajcie, bardzo dobrze, bardzo dobrze. No już prawie 2000 życia i również 400 expa wpada na nasze konto, także super. Jeszcze tylko armia szkieletów, no taki X-Bow level 6-7. Te karty na taki trzeci, te na dziewiąty i będę spełniony. No i dobrze, co tu jeszcze bym chciał zrobić? Chciałbym jeszcze dokończyć na pewno Classic Challenge'a, także od razu go dokończymy. Może nawet się uda zrobić 12. Szczerze, wątpię, ale no co, spróbować zawsze można. SRS, no zobaczymy, co SRS z Bros Before Hose nam pokaże tutaj. No nie, źle wystawiłem princeskę. No nie gra człowiek w chwilę, już robi takie dziwne błędy. O, dajesz mega minion, dajesz. Jeszcze raz, jeszcze raz. Super, i jeszcze i to się nazywa well played mega minion. Dobrze, i teraz niech sobie wyjdą te fire spirity. Pyk, no i pięknie, o to mi chodzi, słuchajcie. Czyli dostaniemy tylko raz nimi na twarz i potem ładnie sobie wyjdziemy tutaj z X-Bowem. Wydaje mi się, że zagranie Ice Wizardem będzie to jak najbardziej dobre. Może nie dostaniemy nic, chociaż nie, nie dostaliśmy nic, super. Okej, wstawi Inferno, od razu puszczajmy X-Bowa. Tylko jakbym miał teraz minionki albo armię, to było trochę gorzej. Ale nie jest źle, nie jest źle, słuchajcie. Mamy to jak na razie. Nie, idź, idź mi stąd. Idź, idź, nie, zły. No, oj, jest, ocalony. Dobrze, i teraz jakoś to utrzymać przy życiu. Nie mam jednostek, żeby to utrzymać przy życiu. Ale próbować zawsze można. Princeska za... No, za dużo tego nie ma, wiem, źle puściłem zapa. Ale... Nie, wyszło jak najbardziej dobrze. No i 700-600 życia nawet zostało temu, także super. Puszczę sobie Ice Wizarda, tak, wiem, trochę za szybko. No nie gra się chwilę, człowiek zapomina takie pierdoły, które są niby pierdoły, ale naprawdę bardzo ważne. Czy coś jeszcze bym chciał, tak, mój pies czeka. Nie, nic więcej bym nie chciał tutaj zrobić. No nie, X-Bowa nie ma sensu tu zagrywać, także na spokojnie musimy sobie tutaj poczekać. Zagrajmy sobie bowlera. Wydaje mi się, tak, to zdecydowanie byłoby najsensowniejsze, źle wypuściłem armię. Ale cóż, tak jak mówię, dzisiaj trochę takich małych faili, mało istotnych, ale mówię, takie właśnie małe pierdoły na wyższych tych ligach przeważają właśnie o wygranej. Także to są pierdoły, o które trzeba naprawdę bardzo, bardzo dbać. X-Bow jak najbardziej, X-Bow będzie tutaj jak najbardziej spoko. Oj, nie wybronię princeski mojej niestety. Cóż za idealny ten Inferno Tower. No dobrze, niech będzie. Kurde, no ale mnie też całkiem ładnie wyszło. Oj, nie, kolego. Okej, dawać, 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 że X-Bow złapał fokus na wieży. Jest, mamy to, mamy wieżę, słuchajcie. Okej, zapował, ale no to dla mnie jest nie problem. Zobaczcie, co tu się dzieje, słuchajcie. I princeska jeszcze jeden shot. Tak, net bowler ładnie tutaj dobił. Super, to jest nasza gra. 20 sekund, kolega, już nie ma żadnych szans, słuchajcie. To już jest po prostu zero change. Zero change, change, nie wiem, jak to się mówi, nieważne. Ice Wizard powinien sobie spokojnie dać radę. No i na dokładkę armię szkietów, która po prostu wszystko sobie ładnie tutaj zgarnie. Także bezproblemowo. No i Ice Wizard ładnie jeszcze blokuje Valkyrię, która nie będzie tutaj w stanie nic zrobić. Jeszcze bowler na dokładkę. No i Mega Minion, który jeszcze nie zdążył być wystawiony. Także super, pan SRS pokonany. I lecimy z następnym przeciwnikiem, którym będzie, uwaga, dam. No...
No ja tu robię taki fajny efekt dam, a gra mi nie wyszukuje na czas. El maestro, maestro, nie maestro. Dobrze, na czym jakiś ciebie jest maestro. Nie mam nic zupełnie do zaczęcia i też nie mam ochrony na powietrze. Wiecie co? Puszczę to, zmniejszymy sobie trochę obrażenia. No i po prostu jak będziemy go zmuszali do kontry, dawać jeszcze raz stawić princeska. No, może jednak dajesz princeska. No, dobrze, dobrze, przynajmniej mamy zaczęcie. No nie dobrze, bo teraz to kurde aż 500 zabiera nawet zapem. No nie podoba mi się to, no ale bez zapa byłoby o wiele gorzej. Oj, dobre kombo, jak to się wyrzuci z zapa. I zobaczcie, jak to mnie teraz obije. Dobre, naprawdę dobre kombo, ale stracił większość powietrza, więc no, możemy zaryzykować na X-Bowla. Teraz będziemy mieli mega miliona. Okej, okay, Inferno Tower dobry, bo zniszczy mi bowlera na pewno, na 100%. Chociaż nie, no to Biner też dobry. No i tak, bowler został właśnie zniszczony. Okej, okay. O nie, princeska, nie fokusuj się na moim X-Bowle, złaty. Ale, kurde bele, no trudno. Nic się nie stało. Potrzebujemy Ice Wiza jak najszybciej. Ice Wiz, dawaj. Chuj. Ale oberwiemy, strasznie słuchajcie, oberwiemy. Dobra, wierzę, może nie tracimy, ale oberwiemy niemiłosiernie tutaj. Princeska, dobrze, niech będzie jej princeska na dokładkę. No. Gdzie mi z tym minerem? Dobrze, niech będzie sobie ten miner spoko. Myślę, czy go kontrować, czy jest sens. Wiecie co? Jest sens, bo chcę utrzymać na razie jak największą ilość życia na mojej wieży i zmusić go do skontrowania tego, dokładnie. Póki jeszcze mogę, utrzymam tą wieżę, żeby móc wyprowadzić skuteczny atak na jego głównej wieży. Także jeszcze to utrzymam, tak jak mówię. Ale dobrze, puśćmy sobie Mega Miniona. On ma takie kombo bardzo fajne na dobijanie właśnie. Oj, ktoś tu się zapędził z tą princeską. Dzięki. Okej, okay. Armia szkieletów, tak. Horda po prostu minionów. To było mądre nawet zagranie. No ale moje było mądrzejsze. No cóż będę mówił. Cóż, tak znowu mówię takim słownictwem wyrafinowanym, że tak powiem. Co będę mówił. Okej, okay, kolejny piec. No do pieca mi z tymi fire spiritami. O nie, no. Tak się nie robi. No w sumie tak się robi, ale... No nie, moje... powinien puścić też kamienia. Niedobrze. Przegraliśmy. Tak, przegraliśmy na pewno, nie ma szans. On nas teraz kłodą dojeżdża. Dobra, dawać. Jeszcze, no nie, mówiłem, że... No nie, to jest Ripping Pepperoni, słuchajcie. Ale, no, po prostu nic. No, mamy skrzyneczkę, 10 minut, także jest jak najbardziej dobrze. Good game, zdecydowanie good game kolego El Maestro. Po prostu maestro. Dzięki za grę i lecimy z otwieraniem skrzyneczki. Classic Challenge, zobaczymy co będziemy mieli. Troszkę golda, dużo golda, co mówię, że troszkę. Minionki, spoko. Gobliny, aj, bez epika. Niestety, teraz rare, zobaczmy, że chociaż był Inferno Tower. Albo Mega Minion. No, muszkieterka, no nie najgorzej, bo też czasem coś tam używam, gdzieś tam się przewija w każdym razie w moich dekach. No i jak ulepszyliśmy sobie wszystko ładnie, oprócz tego zapa, który tu trzymam już chyba z miesiąc, no to polecimy sobie na arenkę. Na arence zaraz zobaczymy, co nas tutaj spotka. Yo, mama. Dobrze, no yo, mama, jest taki kanał ogólnie na YouTubie. Yo, mama, dzisiaj ktoś robi właśnie animowane przeróbki, że coś tam, twoja mama jest tak gruba, że nie wiem, że jest większa tam niż świat, czy coś takiego, bo jest tak gruba, że jest mapą do Call of Duty i to wszystko animowane robi, to już takie dziwne rzeczy. No ale dobra, nieważne, teraz nie przyszliśmy gadać o czyichś mamach. O, bo w ogóle to jest 12 level, halo, czemu ten Royal Giant ma 13 level? O co tu chodzi? Nie miej zapa. O, i prawdopodobnie tego życie już by nie miało Inferno level 7. Prawdopodobnie oczywiście. No i dobrze, przeżyliśmy. Nie dosyłam nic do bowlera. Może da się obić tym bowlerem, co było naprawdę bardzo dobrym wyjściem dla nas. I chyba tak zostanie. Co to jest? Ja się pytam. Co to jest za zło? O co tu chodzi? O co tu chodzi? Czym ty jesteś? No. Czym ty jesteś? Ja się pytam. No. Czym ty jesteś? O co chodzi z tym człowiekiem? Halo?
Halo? Czy ja coś zrobiłem nie tak? Dlaczego? O co chodzi? On miał wcześniej pucharku. Dlaczego on ma teraz ich tak mało? Nie rozumiem tego, naprawdę nie rozumiem. No ale dobrze, polecimy sobie spokojnie na lewą stronę. To jeszcze nie jest przegrane. Jeszcze. Muszę, zostawię, że chociaż to potem musiał dobić. No i... no nie puszczę ich z boła, bo on mi puści, bo tego, Royal Giant level 13. A nie, dobra, tu go puścił, ale... wow. Po prostu, kurde, wow. No okej, słuchajcie, to nie jest przegrane, ładnie sobie zrobiliśmy teraz combo. No i to jest, że tak powiem, nasza szansa. No nie jest nasza szansa, bo ma Hoga level 10. Nie wiem, co ja mam na to... no... Umrzyj. No, sorry, że się tak wyrażam, ale no, po prostu weź ty, idź i umrzyj. Okej, to jest nasza jedyna nadzieja. Jedyna, naprawdę. I tak jedyna nadzieja, że właśnie utracimy. No okej, słuchajcie, nasza nadzieja, nadzieja powraca. Hope is back. Dawaj, nie, idź mi z tym hogiem. Ha, tu cię mam, cwaniaku. Tu cię mam, dobra. Słuchajcie, to się może udać, ale dawać, princes, zaraz musimy wstawić tylko w odpowiednim miejscu. Royal Giant, nie mam zapa. Niedobrze, nie mam zapa. Ojojoj, to nie wróży nic dobrego. Jak nie mam zapa, to on mnie tutaj zrobi praktycznie co chce. To on mnie tu zrobi co chce. Gdy jak to brzmi, co taki staropolski jest. Dobrze, nie zrobisz mnie to, co chcesz. Okej, dawać, lecisz. Uuu, chyba komuś fritz nie wpadł tak jak trzeba. Dawać, proszę. Szkielety. Jest, dobrze. I teraz, okej. Czy to zmiecie? Tak, to zmiecie je. Nie, czemu ty tyle bijesz? Czemu to tyle bije? Przecież ten gość z takimi levelami kart powinien mieć spokojnie ponad 5000. Naprawdę, on powinien mieć spokojnie ponad 5000. Jak go chcę sprawdzić? Nie, on musi mieć rekord. Chociaż nie, patrząc po jego grę, to on pewnie nie miał 5000. 4500. Jak można być tak słabym z takimi levelami kart? Czy naprawdę tylko ja tu czegoś nie rozumiem? Nie no, zobaczcie. Epiki level 7. Rary, nie, zwykłe karty nawet do 13. Rary 10 i 7, no. Bez przesady, naprawdę, bez przesady, okej. Tu nie mogliśmy sprawdzić, jak nasz deck dawał sobie radę, no bo to koleś to był po prostu jakiś szatan, no Maciek szatan, ale lecimy dalej z koksem tutaj. Może na tym 10 sobie sprawdzimy, jak nasze karty się spisują. Ja też nie mówię, że ja mam najmniejsze levele kart, bo X-Ball level 5 i Bowler level 5 to już, no, jak na 10 level, to jest całkiem wysoko, prawda? Chociaż nie, no, X-Ball, nie, no, właśnie 10 level powinien mieć epiki level 5, więc to jest właśnie normalnie. Ale, no, on teoretycznie też powinien mieć, on ma właśnie na swoim levelu wszystko, tylko, no, takie porównanie, co to potrafi zrobić z moimi jednostkami, prawda? To po prostu rozgramia moje jednostki. Ale to dobrze, tu jeszcze się nic nie stało. A ma Hoga, czyli na pewno musimy robić komba z Bowlerem. Jeszcze nie wiem, czy nie ma czegoś na taką bardzo szybką reakcję, tylko jakiś Prince, Elite. Także wolałbym się z tym Bowlerem wstrzymać i chociaż... i zacząć z Ace Wizardem, ale wiecie co? Ryzyk fizyk. Kto nie ryzykuje, ten nie wygrywa. Nie miałem pomysłu, jak to dokończyć. No i... no... No serio... No weź, kolego, tak się nie robi, no... No dobrze, no niech będzie tak, ale... ale X-Boa nadal mogę dopuścić, tak. Nasz Wizard przeżył, bo miał drugi level i właśnie ta przewaga leveli tutaj mi zrobiła. Okej, super, odepchany na drugą stronę, spoko, elo. I Bowler Power. Prawie. Ale... To było smutne. Tylko szkielet on armii... no i nic. Zapował to idealnie. No w każdym razie przywarciło się. No i czy ty teraz coś z tym zrobisz? Oto jest pytanie. Lok, nie lubię Roga. Bo Lok niby mało zadaje, ale w tej sytuacji X-Bow by go do zera zjechał. No, ale jednak nie.
Więc princeska wydaje mi się, że będzie tutaj idealnym obijaczem. No nie, 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 no i znowu tutaj puszczona armia szkieletów. No, jest, wypuścił sobie Ice Wiza, Electro Wiza. Także super dla nas. I teraz, okej, dobrze, dobrze to puścił. To będzie dobry playsko. Wiem, że on ma Ice Golema. Co? O co tu chodziło? Halo? Co to było za jakieś zagranie dziwne? No dobrze, ja nie mówię, że nie, ale no to było co najmniej ciekawe zagranie. O nie. Kurde, Belej, to zdeloguje właśnie i teraz moje zagranie było co najmniej ciekawie. Ale okej, dobra, szybka akcja, okej. No i znowu, dobra, level 7, gaś to tam szybko. Gaś mi to tam, nieważne jak co. Dawać szkielety, nie. Jednak nie tym razem. I teraz byśmy mieli tak naprawdę jego wieżę, gdyby to się udało. No, ale jednak nie. Dawaj, princeska, lecisz. Jest, raz. Już myślałem, że się uda drugi raz. I takie akcje musimy jeszcze zrobić. Jeszcze co najmniej raz. Okej, nie dopuszczaj Hoga. Dopuszczasz Hoga, tak? Tak się bawić będziemy. No dobrze, skoro tak się chcesz bawić, wpuściłem idealnie w Ice Golema. Deloga? Nie, Deloga. Nie mam Deloga przecież, halo. Czy ja o czymś zapomniałem? Czy ja mam Deloga? Princeska, lecisz. Lecisz. Dawaj. No i coś czujesz, że to właśnie przegraliśmy. No, powiedzcie mi, że ja to jeszcze dam radę wygrać. To ja będę po prostu bogiem tej gry. Dawaj, lecisz. Nie. Przegrałem. To jest smutne, słuchajcie. No ale, no, trudno się mówi, nie zawsze się wygrywa. Także słuchajcie. Ja już więcej gier nie chcę grać, bo nie chcę tutaj tracić pucharków, nie chcę się tu kompromitować, także jeśli ten odcinek się spodobał, zostawiajcie po sobie łapy w górę, omawiajcie komentarze. Jak zwykle, słuchajcie, wjeżdżam bez tego, już tak sobie lecę, takie, no, znowu będzie trzeba robić cięcie i robić na kamerkę, bo stwierdziłem, że też te wstępy i koczenia będę, ale nie, dzisiaj robimy tak, że puu. No i jesteśmy tutaj, także moi drodzy, jeśli ten odcinek się spodobał, zostawiajcie po sobie łapy w górę, z komentarze, bo to naprawdę motywuje do naszego nagrywania. No i co, dziękuję wam za oglądanie, patrzcie jeszcze na fanpage, jak macie na dole w opisie, już z przyzwyczajenia daję tego palca, nie znam za was gadaniem, dzięki, na razie, cześć.